Robisz? Nagrywam filmik na TikToka. Na razie mam pauzę. Na jaką pauzę? Okroić mięso muszę. Co to będzie dzisiaj? Placuszki z kurczaka. Znaczy się placuszki z polędwiczek. Placuszki z polędwiczek? A co będzie w środku? Papryka, czerwona cebula, żurawina. W razie czego zapraszam na TikToka. Follow zostawiamy. Oczywiście, na Insta, nie? O, oczywiście. Ewa Salamonka, tu wam wyskoczy. Influ. Freelancer. Jestem, nasza praca jest ważniejsza niż lekarzy. No oczywiście, że była taka ciekawa. Jaka praca? Przecież chodzisz i taka dziewczyna, prawie jak lekarz pracujesz. Taka była młoda dziewczyna, ja nie wiem jak ona się nazywa, nie wiem kto to był. Taka młoda dziewczyna, ona powiedziała, że influencerzy wykonują ważniejszą czy trudniejszą pracę ogólnie... niż lekarze. No troszeczkę chyba, nie wiem, troszeczkę ją może była na kacu i coś... Coś może nie tak, niech to chciała powiedzieć po prostu. Nie, czasami po prostu, się zdarza, wiesz. Tu wiesz co chciała powiedzieć? Chciała powiedzieć to, że nie jest to też lekka praca, nie? No nie poszło, ale... czasami człowiek coś tak pierdoli, że o Jezus, że później o... Ale nie, po prostu nie użyła odpowiednich słów, nie? Nie czyta książek. Możliwe. No to właśnie, bo to właśnie, to był właśnie ten tekst. Sprzęcik rozłożony, człowiek, słuchajcie. TikTok się robi. Nie robiłaś chyba już TikToka z 2 tygodnie. Wrzuciłam ostatnio rogale. Bo na YouTubie, wiesz. Na YouTubie, ale wrzuciłam rogale. Było z gotowania. Mój content na TikToku to jest gotowanie. Wyjebane mamy na wszystkie dramy i wszystkie kurwy. Po prostu gotujemy. Paro statkiem piękne rejs. Statkiem na parę. Jest, wiesz, jaka jest masakra? Chodzę rano do roboty i noso. Od 2 tygodni siedzi mi w głowie paro statkiem w piękny rejs. Nie wiem, chyba Krzysztof Krawczyk chce się ze mną skontaktować. A może? I noso. I chodzę do pokoju i paro statkiem w piękny rejs. Mówię, co to? Oglądasz pełno tych programów na YouTubie o duchach, a później ci się wkręca, ej. Może użyj. Paro statkiem w piękny rejs, to co ma wspólnego z duchami? Z Krawczykiem. Może po prostu. Ze światów. Może marzę o wielkiej podróży paro statkiem. Może kawki się napijemy. Musisz wejść, bo ja za chwilę włączę. Co włączasz? Tutaj jest kurczaczek, słuchajcie. Nagrywka. Później pokażemy dalej, co się dzieje. Nie ma cebuli, a zrobiłam sobie make-up specjalnie do TikToka i po prostu chyba tak sobie zrobiłam, że aż mi tuż wszedł do oczu, bo mnie łzawiam. Bo nie jesteś przyzwyczajona. Jesteś bardzo osobą naturalną i nie jesteś przyzwyczajona do make-upu. To właśnie za chwilę powiesz o jedno słowo za dużo. No ja nic nie mówię. Czego drapczesz? Także słuchajcie, tak właśnie wygląda nasza kuchnia. A już wiecie w sumie, bo już to nie pierwszy filmik. Także przyjrzyjcie się tej gębie. Bo ona... Jest paskudna. Jest taka zajebista. To jest dopiero odklejka i... No. Masakra, samo uwielbienie. O, stary, nie. To była już dobra odklejka. Jak tam? Co się dzieje dalej? Papryka. Papryczki się kroją? Mhm. O kurde, ale leci szybko tutaj. Spróbuj rosół. Jeszcze jest rosół ugotowany. To jest po prostu szok. No właśnie w międzyczasie co zrobiłaś? Szczepranie powiesiłam w międzyczasie. Szczepranie wieszałaś, nie? A ty co zrobiłeś w tym czasie? Ja siedziałem i czekałem aż mnie zawołasz. Słuchajcie, zobaczcie jaki kurde rosół jest, nie? To jest po prostu przegięcie, nie? Patrz to, nie, ziomuś. Piękny rosół, pełno wszystkiego. Dobra, będziemy próbować, bo przecież jak nie spróbuję, to dostanę... Nic nie dostaniesz. Dostanę w pysk, wiesz o co chodzi? Pa, pa, pa. Jaki tu ściutki. Ale musisz doprawić go. No po co ma robić? Bo jest dobry, ale mało słony. Ale to co można doprawić tym? Słuchajcie, w ogóle jest krojenie. Tu się robi TikTok, jak już wiecie. Jest krojenie, ale w ogóle my nie wiemy co to będzie. Gdzie? No co to będzie? Ten... Z czym? No krojenie jest... Mówiłam, placuszki. Aha, mówiłaś już, nie? Mówiłam, no. Ty tam będziesz jeszcze robić tym rosołem? Takie są, o. Mam takie. Pietruszki te. Kolejny kącik kulinarny, słuchajcie. A co to było dzisiaj na śniadanko? Co było na śniadanko? Patrz to, nie? No czekaj, bo bardzo dziwnie to wygląda teraz. Co? Że się nachyliłam tak do ciebie. Czy nie było widać w ogóle? Co to jest? Jak, napiszcie w komentarzach, co to jest. Mogę wam powiedzieć tylko, że bardzo smakuje
pysznie. Dla jednych pysznie, a dla innych będzie to bardzo ogólnie odpychające w smaku. Także piszcie w komentarzach, co to jest. Subskrybujcie ten kanał. Like, łapka w górę, jak to się mówi. No i widzimy się za chwilę, jak Ewa będzie w dalszym etapie. Ziomale, robimy kawkę. To jest właśnie ten czas. Raz, dwa, trzy. Robi się kawka. O, taka scena w sumie niepotrzebna. To w ogóle jest niepotrzebne, co ty teraz robisz, jakiś show. Przecież każdy wie... Przeszkadzasz mi strasznie. Każdy wie, jak się robi kawę, nie? Co robisz? Próbuję ten rosół. Przecież spec to tylko o soli mówił. Dobre, nie? Mało wyrazisty, nie? Słuchajcie, teraz będziemy co robić? Znaczy będziemy robić, no Ewa będzie robić. Żurawinę będzie kroić. Także przyglądajcie się dokładnie, co tu się dzieje. Bo to będą takie placuszki, że wam rozpierdoli po prostu podniebienie. Kiedyś, jeżeli dojdzie do resetu i jesteście nowym pokoleniem, i zaczną sprzedawać Coca-Colę, nigdy jej nie pijcie. Ona niszczy zęby, jest bardzo niezdrowa, ma dużo cukru. Przestańcie ją kupować. Teraz już. Padnie. Macie się ożywać zdrowo, dbać o naturę, żyć w zdrowym trybie życia, uprawiać sport. Ogólnie alkohol, alkohol jest okej, ale z wodą, nie z takim czymś. Alkohol nie, Coca-Cola jest zła. Pijcie kolę. Będziecie szczęśliwi. No ale prąd. Co się robi? Żurawinę kroję do tego. O kurde. Żurawina jest dobra, nie ogólnie? Spróbuj. Ja wiem, jak smakuje. Trzy odcinki. Nie masz pojęcia, jak smakuje żurawina. Kwaśne jest? Nie, ty jesteś kwaśny. Spróbuj żurawinę. Nie podkłada się rąk kucharzowi pod nóż. Bo ja bym miała to naprawdę głęboko w tyłku. Po prostu obcięłabym cię ten paluch. Bo ja muszę kroić dalej. Bo ty musisz kroić, bo tak. Ty nie widzisz, że ktoś palę. Ale to moja, to ja kazałam ci podłożyć? Człowieku, trochę trzeba... Proszę, zrobiłem ci kawkę. O, dzięki, bo mnie głowa bo... Chociaż do czegoś się przydałem, nie? No. Dobra, żurawiny się robi, idziemy zobaczyć, co się dzieje w innych częściach pokoju. Co? Na górę zobacz. Na górę? W innych częściach domu. Co tu się dzieje? Nic. W dalszych częściach domu nie dzieje się nic. Także nie będę wam tego pokazywał, bo jednak... Bo żałość. Żal. Co robisz? Kryję ten. Obieram cebulę czerwoną, wychodzi słońce. Chciałabym iść dzisiaj nad jezioro zobaczyć, ale... Jak wygląda śmietnik w naszym domu? Normalnie, tu są te bio. Co ty chcesz? No, nic. Co myślę, że wszyscy mają kurwa elektryczne? Same obierają cebulę, śmietniki i wynoszą się same śmieci. Nie, przesadzaj chłopie, weź ty się ogarnij kurwa. Weź ty się puknij w łeb. Też pada... Ty padł, ja nie powiedziałam, że ty masz iść. Ty możesz sobie to robić. Nie chodzi muszę mi nagrać, o drzemkę. Cicho bądź. Proszę bardzo, tak wyglądało. Zamknij. Zapaliśmy Ewę na pracy. Nie, już nie ma, w pełni zrobiłam, wiesz? Na TikToku nie ma co się... Na TikToku nie ma co się tam, wiesz... Rozdrabniać, tak? Rozdrabniać, bo i tak cię zjadą jak szmatę, nie? Frajerzy je... Co ty przepraszam! Co ty myślisz, że ja takie coś wrzucę? Zobaczcie, się głupio zrobiłem. Nie, nie zrobiło mi się głupio, po prostu bronisz ludzi, hejterów, którzy jadą nas jak... ja nie mówię o ludziach, którzy nas oglądają, mówię o ludziach, którzy piszą jakieś rzeczy, które nie wiem, czy w ogóle... Wiem, o co ci chodzi, no. Zrozumiałem. Cebulka się kroi, tu są składniki. Oj. Na pewno zastanawiacie się, co to będzie. Placki z... Zostańcie z nami. A kto tu przyszedł? Ojej! Kochana przyszła nasza tu do nas. Ojej, daj łapkę. Oj, daj łapeczkę, no. Super, drugą daj. No super piesek jesteś, no. Prosiłam cię, żebyś był sekundę cicho, nie? No jestem też cicho. Nie, po prostu nie da się z tobą współpracować. No dobra. Cicho! I do Michy. Poszczypała ta czerwona cebula, niby jest łagodniejsza, ale trochę mnie poszczypała. Widzisz to? Słyszysz to? Masakra, o! O Jezu, muszę wziąć chusteczkę.
lekko przydrać. Nie, nie było lekko przydramowanie. No, wypadek przy pracy. Ziomeczki, słuchajcie, jak chcecie przepis na te plasuszki, zapraszamy na Ewi TikToka. Lipa. Co? Lipa z czym? Mam kurkumy. Ewy TikTok, nie ma kurkumy, ale znajdzie. Ewy TikTok, jak się nazywasz na TikToku? Tu będzie wam wyświetlone, Ewa na TikToku. Tam są, tam są fajne przepisy i ten przepis znajdzie się tam. A gdzieżby indziej. A gdzieżby indziej, yes. Słuchajcie. Znalazła. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Słyszałem, że się już coś tam smaży. Co się dzieje? Smażą się. Smażą się, ale powiedz... Czekaj, z tej strony przejdę, bo lepsze słońce. Czy tam jest światło. Powiedz mi, co jeszcze dodałaś do tego? Dowiecie się o tym na TikToku! O! Tak miałaś powiedzieć! A ja bym chciała, żebyś ty mi wyciągnął duży talerz. Oczywiście. No to proszę. No ja mam kamerę teraz w ręce. To otóż kamerę na chwilę. Mordę mi spali za chwilę ten olej. Jak teraz coś by strzeliło... O, dzięki. Nie ten, chłopie, duży do pizzy. No nie, nie. Trzeba było mówić ten do pizzy. No, tu go położyć? No. Dobra, słuchajcie. Ten przepis znajdziecie u Ewy na TikToku. No może będzie z 8 minut, musimy... Może pójdziemy z psem? Na vlogu? Nie na vlogu, z vlogiem. Z vlogiem. Patrzcie, jak to wygląda. Przed usmażeniem. Jeszcze, aha, żółty ser jeszcze jest, czy co? Żółty ser, mąka ziemniaczana. Ale dokładnie mąka. Przepis jest właśnie tam. Gdzie ostatnio, gdzie przed chwilą mówiliśmy. Słuchajcie, spotykamy się przy jedzeniu. Będziemy pokazywać, jak jemy. I to będzie finał tego vloga. A może. A ty teraz ustawę, zrobisz ziemniaczki, ustrugasz sobie. Znaczy po sobie, no. No zjemy to z ziemniakami, a z czym będziemy to jedli? To pasują ziemniaki do tego? No. No to trzeba ostrugać ziemniaki. Także jadę pyry, kochani. Najlepsze zajęcie, jakie można sobie wymarzyć w kuchni. Ale ktoś to musi zrobić. Robię to zazwyczaj ja. Powiedziałbym wam coś, ale nie znam żadnej historii ciekawej, która wydarzyła się w ostatnim czasie. Jedyne co mogę powiedzieć to subskrybujcie ten kanał, łapka w górę i widzimy się przy próbowaniu jedzenia! Żenuła, kurwa, ja wam mogę opowiedzieć jaką historię, a jaką byście chcieli? Ja mam wyobraźnię lepszą niż Walt Disney. Kurwa. Dobra ziomale, czas próbowania. Co tu Ewa zmajstrowała? To wygląda tak. Dobra, papryczka, cebulka, ser żółty. O, co tam jeszcze jest? Coś pięknego. To jest piękne. Oczywiście można jeszcze sobie do tego użyć sosu czosnkowego albo jakiegoś innego. Smakuje? Zajebiste. Salomon, jakie włosy masz? Tos. Moje włosy to new image, żebym się poczuł trochę młodziej. Także ten przepis znajdziecie na TikToku, który podaję właśnie tutaj. Link jest również w opisie. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie ten kanał. Łapeczka w górę. Zwykły dzień z życia Salomonów, także... Co także? Także elo mordy! Elo mordy, bo się zawiesiłem. Trzymajcie bo takie dobre. Trzymajcie się. Pozdro. Drogo.